Dzień dobry, panie wójcie. Jeden mecz już widziałem, który pan wygrał. Jak poszły dalsze? Znaczy tak, jeden udało się wygrać, niestety dwa dalsze przegrałem. Ale udało mi się zająć drugie miejsce w grupie. Jestem już po meczu półfinałowym. Niestety przegrałem. Na 7 wójtów burmistrzów biorących udział mam 4 miejsce. Myślę, że to i tak dobrze. Czy poza tenisem jeszcze pan wójt uprawia sport inny? Znaczy w tej chwili nie, z uwagi na brak czasu. Niemniej zawsze wcześniej w młodości interesowały mnie sporty siłowe, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, gdzie w szkole średniej miałem niezłe wyniki. Który raz na tych zawodach pan startuje? Ja osobiście po raz trzeci, drużyna bodajże po raz czwarty albo piąty. No, największe nasze sukcesy to w 2 ostatnich latach. 2 lata temu drugie miejsce drużynowo, a w ubiegłym roku pierwsze miejsce. Pana opinia na temat tego turnieju potrzebna jest? Czy więcej takich potrzeba turnieju? Oczywiście, super impreza. Myślę, że okazja do spotkań, nie tylko do tej walki sportowej, ale także do wymiany poglądów samorządowych. Po prostu myślę, że można inaczej spędzić kilka godzin czasu niż tak na co dzień zawodowo. Dziękuję bardzo. Dobry panu, może pan by się przedstawił nam? Dobry, Andrzej Jasenka, burmistrza Golina. Czy po raz pierwszy na tym turnieju, czy już uczestniczyliście? Szansę, okazję być po raz pierwszy tutaj na tym turnieju. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz od 15 lat w ogóle gram w tenisa. Jakie wrażenia z dzisiejszych zawodów? No muszę powiedzieć, że czuję taką rodzinną atmosferę, dużo zawodników, pewne napięcie również temu towarzyszące. No myślę, że jest to cenna inicjatywa. Golina to jest jaka część województwa? No, trudno powiedzieć, jest to środkowa Warta, że tak powiem, we wschodniej części. Co się stało, że aż tak daleka przejechaliście tutaj? No, aż tak daleko, około 50 km. A jednak. Jakie wrażenia z dzisiejszych zawodów? Mówię, poza tym, że niestety nie udało mi się wygrać żadnego meczu, myślę, że o ile sytuacja pozwoli, za rok będę również mógł przyjechać. Jak koledzy? Na jakim etapie rozgrywek? To się różnie, z różnymi mieszanymi uczuciami, natomiast generalnie część zawodników udało się przejść przez pierwszą turę zawodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tak, mamy regionalne zawody radnych powiatu. Nowych gości w tym roku jakiś zaliczyliście, czy stara ekipa jak corocznie przyjeżdża? Tradycyjnie jak co roku zdecydowaną większość stanowią osoby, które już od lat miały okazję gościć tutaj w Witkowie. Natomiast pojedyncze osoby także pojawiają się wśród radnych. Tegoroczna edycja to jest 50 kilku uczestników z osobami towarzyszącymi. Około 90 osób bierze udział w zmaganiach, jeśli chodzi o tenis stołowy. O tyle jest miło, że po pierwsze zawody są podzielone na 3 kategorie. Kategoria wspólna dla pań, jedna kategoria wójtów, burmistrzów, starostów i burmistrzów i ich zastępców, i jedna kategoria radnych. Jako radnych gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego jest jeden pan właśnie, który reprezentuje samorząd województwa wielkopolskiego. Oprócz tego, że w tych zmaganiach wszyscy walczą, to są jeszcze dodatkowe konkurencje sportowo-rekreacyjne, które zabezpieczają czas tym, którym się niestety nie udało wyjść z grup i przejść do dalszych rozgrywek. No osobiście sam lotką rzucałem, miałem okazję uczestniczyć w tym dodatkowych rozgrywkach. Jak tobie idzie w dzisiejszych zawodach? Jeden mecz, co wiem, wygrałeś, drugi też. Miałeś więcej? No meczy wygrałem dzisiaj zdecydowanie więcej, choć w ubiegłym roku mogłem się pochwalić walką o wejście do finałowej trójki. W tym roku, no niestety to wszystko zależy od tego, jakich zawodników spotka się po drodze. Jeśli chodzi o grupę czteroosobowym zespole, udało mi się wszystkich bez najmniejszego problemu pokonać zawodników, wyjść z grupy. I później w tabeli też mi się udało, ale dojść niestety tylko do ćwierćfinału. W ćwierćfinale no smutno mi, bo zdobywamy cenne punkty także dla klasyfikacji gmin, w tym momencie dla miasta Gniezna, ale w ćwierćfinale spotkałem się z kolegą radnym miejskim, Darkiem Ciesielskim. I tu nieznaczną różnicą punktów jednak Darkowi udało się zakwalifikować do dalszego etapu rozgrywek. To oczywiście też mnie cieszy. Życzę powodzenia, dziękuję w rozmowie. Dziękuję. Witam pana. Może by się nam pan przedstawił.
Wojciech Majczak, wójt gminy Kołaczkowo. Dowiedziałem się, że jest pan mistrzem w dniu dzisiejszym jako wszystkich wójtów, tak? Zdobył pan tytuł. Zgadza się. W finale pokonałem wiceburmistrza chyba Kurnika. Brawo, ale jak pan przed kamerą, za kamerą powiedział, uczestniczy pan też w innych rozgrywkach. Może by pan coś opowiedział na ten temat? Tak. No, bardzo lubię sport i to czynnie uprawiać. Głównie piłka nożna. Tenis jest taki na drugiej pozycji, ale głównie piłka nożna, halowa i na boisku. I jakie osiągnięcia? No, w halowej mamy taką gminną ligę na 12 drużyn. Naprawdę jest mała gmina, bo to jest gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, gmina Rejmontowska, chłopska. I mamy 12 drużyn w piłce halowej, ale muszę się pochwalić jeszcze jednym. Jestem reprezentantem Polski, wójtów, burmistrzów, prezydentów w piłkę nożną. Mój debiut był w Berlinie, Polska-Niemcy. Zremisowaliśmy z Niemcami 3-3 w Berlinie. No to pogratulować tylko. Tak. Czyli dzisiaj upada mit, że urzędnik państwowy siedzi tylko za biurkiem. Nie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Aktualnie trwa mecz o trzecie i czwarte miejsce.